Kasia, jesteś autorką książki Mama na roślinach. Powiedz coś o sobie. Powiedz, skąd zainteresowanie dietą wegańską? Skąd się wziął ten weganizm? Tak, mogę nawet coś opowiedzieć o sobie. Tak. Mam na imię Asia, jestem mamą Kazika. Kazik ma 1,5 roku. I kiedy zeszłam w ciążę, to już byłam od jakiegoś czasu weganką. Czyli nie jadłam jajek i mleka i to trwało kilka lat. Wcześniej byłam wegetarianką. I kiedy zeszłam w ciążę, tak naprawdę nigdy nie pomyślałam, że cokolwiek by się mogło zmienić. Znałam oczywiście najnowsze badania, zalecenia i tak dalej, więc nigdy bym nie pomyślała, że to może być coś niestosownego, albo coś niebezpiecznego, albo że to w ogóle jest coś dziwnego. Dopiero potem się okazało, że niektórzy mogą tak myśleć. I dlatego też napisałam tę książkę, żeby... Tak mam wrażenie, że ten mit taki niedoborowej diety wegetariańskiej albo wegańskiej jest tak strasznie, jest tak mocno zakorzeniony, że bardzo ciężko się jest jakby od tego odciąć. I kiedy zachodzimy w ciążę, to tym bardziej ludzie na przykład się pytają, czy na pewno tam wszystkie elementy i wszystkie składniki diety, które powinny być, po prostu są. Wcześniej tak jakby się tym nie za bardzo interesują, kiedy nie jesteśmy w ciąży, jak jesteśmy w ciąży, mamy dzieci, to jest takie już... bardzo, bardzo po prostu to wychodzi na jaw. Nasze takie obawy w stosunku do diety wegańskiej, dlatego postanowiłam napisać taką książkę, która trochę uspokoi nie tylko mamy, które są na diecie roślinnej, ale też rodziny przede wszystkim. Okej, bo w czasie ciąży, szczególnie jak ktoś jest na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, no to wszyscy naokoło stają się specjalistami dotyczącymi tej diety, tak? Nie tylko o diecie, ale wiesz, tak o wszystkim, ale diecie tam w ogóle. Tak, wszyscy są specjalistami. A jak w ogóle zareagowali lekarze, albo specjaliści zdrowia, albo rodzina, jak powiedziałaś, że nie masz zamiaru jeść mięsa, nabiału nawet, bo czasem się mówi tak, jedz chociaż ten nabiał, albo jaja, no jak to nic pochodzenia zwierzęcego nie będziesz jadła w czasie ciąży, przecież dziecko urodzi się z mniejszą masą urodzeniową. Wiesz co, ja sobie w ogóle dobierałam trochę specjalistów, bo po różnych grupach nawet pytałam się, kto jest przyjazny diecie wegetariańskiej, albo jaki ginekolog się nie wtrąca to jakby do diety, tylko nawet odsyła do dietetyka, która położna jest przyjazna, endokrynolog, tak samo byłam pod opieką endokrynologa. Trudno było znaleźć takie osoby? Nie, nie, okazało się, że nie, że jest ich bardzo dużo, ale tak samo jest równie pewnie dużo lekarzy, którzy po prostu wierzą w te mity dalej, albo po prostu przyjmują jakieś nieaktualne informacje o diecie, dlatego wolałam już się udać do kogoś i po prostu nie marnować tego czasu. Ale też mi się wydaje, że to też jakby nie tędy droga, że powinniśmy po prostu iść do lekarza i on powinien być specjalistą w swojej dziedzinie i po prostu przekazywać prawdziwe informacje i tak samo o diecie. Jeżeli się po prostu na niej nie zna, to powinien kierować do dietetyka, ale powinien przynajmniej mieć taką wiedzę, że dieta wegetariańska, wegańska jest bezpieczna, jeżeli jest dobrze zbilansowana. I udaj się do dietetyka, pacjentko moja, jeżeli masz jakieś, nie wiem, wątpliwości, albo jeżeli na przykład nie umiesz sobie sama zbilansować tej diety, a nie na przykład mówi, że właśnie dziecko urodzi się małe, albo że będzie, nie wiem, niedotlenione, albo że coś tam się może stać. No po prostu nie jest to prawda i pacjentki bardzo często po prostu wychodzą z takich gabinetów, piszą na różnych grupach, że po prostu może jednak zaczną jeść to mięso, że nie wiem, ten jogurt rano, chociaż tak naprawdę tego nie chcą, albo nie wiem, to szkodzi, nie chcą tego robić z różnych względów. Więc ja po prostu sobie tak wybrałam specjalistów trochę, ale myślę, że w ogóle w Warszawie nie ma też aż takiego problemu pewnie jak poza Warszawą, bo tu jest tak, no wiecie, możemy sobie wybierać specjalista, w jednej placówce mamy, nie wiem, 5 ginekologów, 5 endokrynologów i tak dalej, a w mniejszych miejscowościach tak naprawdę mamy jedną ginekolożkę, czy tam jednego ginekologa i jedną położną, wtedy co? Tak, dokładnie, bo wiem, bo mamy dużo pacjentek też spoza Warszawy, no i jest faktycznie trudniej o specjalistów, którzy będą przychylni tej diecie. Też wiele kobiet w ogóle nie mówi swoim lekarzom o diecie, bo po prostu obawia się o reakcji. Czasem jest tak, że lekarze reagują faktycznie bardzo negatywnie, czasem reagują bardzo pozytywnie i teraz też zauważam po swoich pacjentkach, że coraz więcej jest lekarzy, którzy pozytywnie na taką dietę reagują, ale czasem w ogóle są lekarze, którzy nie zwracają uwagi w ogóle na dietę,
albo wręcz mówią, ja pani do gara nie zaglądam, pani też mi nie będzie zaglądać do gara, więc tak zostawiamy sprawę i proszę brać takie i takie suplementy, proszę przyjść za miesiąc, więc tak bywa. A powiedz mi, bo ty się zainteresowałaś dietą roślinną wcześniej ze względów ideologicznych i zdrowotnych, prawda? Tak. I tego bloga zaczęłaś prowadzić przed ciążą. Tak, zaczęłam prowadzić bloga długo przed ciążą i skupiałam się głównie na takiej etycznej stronie weganizmu, czyli prawach zwierząt, prawach... Znaczy ogólnie wcześniej byłam w różnych organizacjach pozarządowych, które zajmowały właśnie prawami zwierząt. Jak byłam w liceum, to na przykład zbierałam podpisy przeciwko wywozowi koni na rzeź. I to ja też była... podpisywałam. I to w ogóle było, my jesteśmy w podobnym wieku, więc wiesz, pewnie tam koniec liceum, wiesz, zbierałyśmy tam te podpisy. I od tego tak się naprawdę zaczęło. I kiedy jakby zaczęłam się wygłębiać w ten temat, wiesz, nawet tam były właśnie konie wywożone na rzeź, tak? czyli tak naprawdę taki, wiesz, marginalny po prostu procent wykorzystywania zwierząt, albo nawet nie, zwierzęta w schroniskach. Też no, ja wiem, że to jest ogromny problem, ale potem, kiedy się zagłębiłam w ten temat i zobaczyłam, że tak naprawdę zwierzęta hodowlane to jest prawdziwy jakby problem, jeżeli chodzi o skalę wykorzystywania zwierząt, to wtedy po prostu zagłębiłam się w to trochę bardziej i okazało się, że tak jakby i wtedy okazało się, że tak jakby mogę robić, mogę tak jakby jeszcze inaczej tak jakby wpłynąć na to, w jaki sposób zwierzęta są w ogóle traktowane. I że tak naprawdę weganizm to jest taki sposób, który po prostu u mnie zadziała i będzie najbardziej okej. Okay. Tak jakby z jednej strony gdzieś tam jeździłam do jakichś schronisk, czy właśnie zbierałam podpisy, ale pomyślałam sobie, że jednak taka praca, która będzie tak jakby taka trochę oddolna, że będę tak naprawdę przekonywała, nie wiem, swoją postawą ludzi, na przykład mogą ograniczyć to mięso, że wcale nie muszą, w ogóle z biegiem jakby lat okazało się, że wcale nie muszę tak jakby przekonywać ludzi do weganizmu, bo bardzo mało tak naprawdę moim zdaniem osób zostanie weganami takimi, wiesz, na 100%, no nie, że tak. Nigdy nic i tak dalej. Natomiast o wiele ważniejsze jest to, że po prostu ludzie jedli trochę mniej tego mięsa i to jest tak naprawdę ważne. Chyba nawet piramida żywienia taka najnowsza, to jest na przykład, nie wiem, mięso raz, dwa razy w tygodniu, tak? Nie wiem, czy możesz potwierdzić, może, że nie pamiętam. Mhm, tak. Ale to jakby też są takie, robisz mi zdjęcia, też są takie zalecenia, żeby po prostu tego mięsa jeść mniej. I to już tak naprawdę bardzo pomaga, jeżeli chodzi też o dobrostan zwierząt, tak samo zwierząt po prostu hodowlanych, w hodowli przemysłowej, bo im mniej tak naprawdę jemy takiego mięsa, które tak samo pochodzi właśnie z hodowli przemysłowej, czyli tej najgorszej, no to tym lepiej dla środowiska i tak samo dla nas, bo pewnie to mięso też nie jest jakiejś tam super jakości. Więc nawet jeżeli jemy mięso, jemy nabiał, to też warto, żeby on pewnie pochodził może z jakichś lepszych miejsc, bardziej etyczne. A powiedz mi, czy zdarza ci się uświadamiać kobiety, które są na diecie takiej tradycyjnej i są w ciąży, że nie muszą jeść tego mięsa codziennie, że ich dieta nie musi tak wyglądać, że może im zabraknąć pewnych składników mimo tego, że jedzą mięso? Ja mam w ogóle takie poczucie, że jak jemy mięso, albo mamy taką dietę, wiecie, taką tradycyjną, że po prostu jemy wszystko, to nikt się w ogóle nią nie interesuje. Czyli na przykład idziemy do lekarza, właśnie na przykład, nie wiem, do ginekologa, do ginekolożki, zaczynamy swoją ciążę i jak nie mówimy, że jesteśmy wege albo wegankami, to nikt nas się o to nie pyta. Albo pewnie bardzo mało lekarzy jest takich, którzy się pytają. Bo zakładają, że po prostu umiemy sobie zbilansować tę dietę. Chyba, że kobieta jest niedożywiona albo ma dużą nadwagę, Tak, ale jak przychodzi taka randomowa dziewczyna do ginekologa, że jest w ciąży, no to raczej nie spotkałam się z tym, żeby którakolwiek moja koleżanka mi mówiła, że na przykład ginekolog jej się spytał, jak ona się odżywia. Tylko jeżeli je wszystko, to nikt się po prostu o to nie pyta. Czyli je wszystko, ale ma anemię, to niech bierze żelazo, przecież no, anemia normalne. Się zdarza, nie? Ale jak jesteś weganką w ciąży, to już na pewno musisz zacząć to żelazo suplementować wcześniej, bo na pewno ta anemia wystąpi. Ja na przykład nie miałam anemii w ciąży. Przykładowo, taki w sumie dowód anegdotyczny. Ale tak naprawdę my też tak sobie nie zdajemy z tego sprawy, że anemia to po prostu jest przypadłość ciążowa i jeżeli czasami chyba jest tak, że kobiety naprawdę mogą się dobrze odżywiać, nie wiem, to żelazo łączyć z witaminą C, uważać, nie wiem, na wapń, żeby nie łączyć żelazem i tak dalej,
A mimo tego gdzieś tam nas to może dopaść, no bo jednak to, że jesteśmy w ciąży, bardzo obciąża nasz organizm. To po prostu zwiększa się zapotrzebowanie na żelazo i do tego stopnia się zwiększa, że trudniej jest osiągnąć to zapotrzebowanie, bo tym bardziej, że w diecie roślinnej jest żelazo niechemowe, czyli to, które musi być jednocześnie jedzone i po odpowiedniej obróbce kulinarnej i jednocześnie jeszcze z witaminą C. No i też ja zauważam, że to są takie główne błędy weganek w ciąży, że jedzą nie za mało żelaza w ogóle, tylko nie łączą z witaminą C i na przykład jedzą za mało białka w diecie. Jeżeli jedzą za mało białka, to nieważne, ile by w ogóle tych koktajli szpinakowych piły, sfermentowanych buraków, ile by jadły i w ogóle jakieś tam spirulin, jakieś tam różnych takich rzeczy. Jak mają za mało białka, to i tak żelaza będą za mało miały. I dodatek białka i witaminy C faktycznie jest pomocny w tej sytuacji. A powiedz mi, to chyba też jest tak, że jak że też mamy takie trochę właśnie mylne pojęcie o tym żelazie w ciąży, nie? Że tak jakby, jak na przykład ktoś tam wymienia gdzieś tam na forach, jakie są źródła żelaza, to buraki, pietruszka, szpinak i tyle, nie? Tak jakby nie wymieniamy w ogóle tych takich prawdziwych źródeł żelaza, nie wiem, nie wymieniamy produktów pełnoziarnistych, strączków. Tak. Kompletnie, tylko jakby wymieniamy buraka, który tak naprawdę nie ma, praktycznie nawet ma bardzo mało ma żelaza. Mhm. Tak naprawdę nam pomaga w tej anemii, bo ma te właściwości krwiotwórcze, tak? Ale nie ma żelaza. Dokładnie tak. I to jest też tak, że czasem, jak mówię właśnie kobiety w ciąży, ale też ogólnie osoby, które mają niski poziom żelaza, trzeba tutaj popracować nad dietą. I od razu słyszę odpowiedź, ale ja nie lubię natki pietruszki. To świetnie, bo nie każe pani albo panu jeść natki pietruszki, tylko na przykład soczewice, ciecierzyce. I dodatek czegoś z witaminą C, bo natka pietruszki niekoniecznie będzie jakimś świetnym źródłem, no bo ile można zjeść tej natki pietruszki? Tak. No, pić codziennie koktajl z natki pietruszki, no naprawdę, trzeba być trzeba naprawdę lubić, entuzjastą, dużą entuzjastą natki pietruszki. A co dla ciebie było najtrudniejsze w czasie ciąży ze zbilansowaniem jadłospisu i jak uważasz, czy sama byś sobie dała radę na bazie tych internetowych źródeł, czy jednak pomoc specjalisty jest potrzebna? Tak, największy taki problem sprawiło mi ogólnie to, że ja wcześniej uważałam, że naprawdę się odżywiam w miarę mam dobrze zbilansowaną tę dietę, ale z drugiej strony też na przykład jak ominałam jakiś tam posiłek, no to się czułam tak, no to ominałam posiłek, trudno, nic się nie stało i tak dalej, a wciąż już tak o tym myślałam, że okej, czyli tam powinnam tam tą szklankę strączków dziennie, a to powiedzmy już na przykład nie mam siły, bo na tak jestem bardzo śpiąca. Ja akurat tych ciążowych dolegliwości nie miałam zbyt dużo, bo jedną moją ciążową dolegliwością była straszna senność, ale taka straszna, że ja po prostu szłam spać, jak wracałam z pracy o 16 i po prostu szłam spać i tak już nie jadę na tej kolacji. I to był dla mnie taki problem, że na przykład potem wstawałam w nocy o 2 i mówię, kurczę, nie zjadłam dzisiaj tego i tego, tylko na przykład, nie wiem, wyrobiłam 1/5 tego, co powinnam zjeść, ale myślę, że to jest tak samo taki problem osób, które jedzą wszystko, że albo nawet jak są mdłości, albo jak są wymioty, tak jakby nie jesteśmy w stanie też gdzieś tego wyrobić tej normy albo tego, co mamy zjeść. Dlatego fajne są takie właśnie przepisy, gdzie na przykład jest czegoś bardzo dużo, nie wiem, na przykład koktajle naładowane, na przykład, nie wiem, fasolą czy tam czymś. Tak, dokładnie. Niektórzy mówią, ale jak to koktajl z fasolą albo ciasto z fasoli? No ale przecież to w ogóle nie czuć tego nie smaku. Nie czuć tego, a tak naprawdę wypijemy taki koktajl rano i już gdzieś tam sobie składamy tutaj trochę tej fasoli, tutaj trochę tej ciecierzycy na niej i tak dalej. Więc tutaj miałam takie trochę, ale sobie pomyślałam, że generalnie są kobiety tak samo chronią, że całą ciążę się odżywiają fatalnie, no i też tak jakby, no trudno, no ja się staram odżywiać tak, jak się staram odżywiać. Ta senność mi na szczęście tam przeszła chyba w 4 miesiącu, więc tam będę spać. W pierwszym trymestrze najczęściej jest tak, że są to wszelkie objawy i one później przechodzą. One potem mijają, ten drugi trymestr jest taki. Czasem jest tak, że kobiety przesypiają cały pierwszy trymestr albo spędzają go w łazience i to też spać. Nie należy się tym martwić, jeżeli w tym pierwszym trymestrze występują te objawy i na przykład się je mniej. No po prostu można to później nadrobić w drugim i trzecim trymestrze. To, że też kobieta w tym pierwszym trymestrze ciąży zaczyna trochę chudnąć, to też jest w miarę normalne, o ile nie chudnie za dużo. Nie należy się tym przejmować, chyba że jest naprawdę niedożywiona. Ja na przykład utyłam 5 kg w pierwszym trymestrze, bo to, że spam, ale potem spałaś i jadłaś cały czas. Spałam i jadłam cały czas, więc tak to wyglądało. Ale jakoś się nie martwiłam tym jakoś bardzo. A jeszcze pytałaś o to, czy bez pomocy dietetyka bym sobie poradziła. Generalnie ja wcześniej dużo wiedziałam o diecie, przynajmniej tak mi się wydawało. No i uważam, że trochę tam wiedziałam, się tym przez cały czas interesowałam. Ale i tak wolałam przyjść
do ciebie. To byłam u ciebie, jak byłam w 11 w 12 tygodniu, żeby sobie wszystko usystematyzować. I mimo tego, że naprawdę uważam, że miałam bardzo dużą wiedzę, to kiedy to jakby ktoś spojrzał z boku na ten jadłospis, co ja tam jem, jak sobie tam to komponuję, to i tak jakieś tam się elementy nowe znalazły. I to jest też tak, że no ja nie jestem dietetyczką i też tak jakby nie mam takich podstaw dietetycznych. I cały czas się czegoś tam nowego dowiaduję, jakichś takich, wiesz, szczegółów. Więc na przykład było bardzo pomocne, właśnie jakieś takie szczegóły, jak na przykład powiedziałaś, że siemię lniane tam w drugim, trzecim trymestrze to możesz na przykład przystopować, to też na przykład nigdy tego wcześniej nie wyczytałam. Więc to były takie bardzo pomocne, że jakieś tam po prostu spojrzałaś się na to, na przykład co dodaję do koktajlu, to mogłam sobie to po prostu zweryfikować, czy to na pewno, czy na przykład czegoś innego lepiej nie dodać. Powiedziałaś, że czegoś nowego się dowiadywałaś po tych konsultacjach i mimo, że nie jesteś dietetyczką i miałaś dobrze zbilansowane, znaczy miałaś ogólnie bardzo dobry ten jadłospis wcześniej, natomiast chciałam ci powiedzieć, że ja też jako dietetyczka co jakiś czas dowiaduję się nowych rzeczy, więc to jest normalne, że dowiadujemy się nowych rzeczy cały czas. Okej, okay, a powiedz mi, bo wiele osób mówi, że dieta wegańska jest strasznie droga, że w ogóle ciąża też na diecie wegańskiej to musi być bardzo trudna do przejścia i trzeba kupować tylko ekologiczne warzywa, owoce. Oczywiście ja jako dietetyk mogę powiedzieć, że nie trzeba, bo to nie ma znaczenia, czy my kupujemy te ekologiczne, czy nie, no bo korzyści zdrowotne i tak tutaj przewyższają to pochodzenie warzyw i owoców. Ale powiedz mi, czy dla ciebie to dieta jest droga, jakaś trudna do zbilansowania? Jakieś, nie wiem, musiałaś jechać na drugi koniec miasta, żeby kupić awokado albo ziemniaka ekologicznego? Tak. Generalnie trochę nie mam porównania, bo jak już zaczęłam mieszkać sama, to od razu znaczy nie kupowałam, więc tam na samym początku kupowałam go bardzo mało, pamiętam jakiegoś kurczaka od czasu do czasu, jakiegoś, nie wiem, tuńczyka, a później już poszłam na wegetarianizm. Potem na weganizm, więc trochę nie mam porównania, ale kiedy na przykład patrzę się na półki sklepowe, jakie są ceny i widzę po prostu, jak to wygląda, to też mi się nie wydaje, że ta dieta jest droższa, powiedziałam raczej, że jest porównywalna. Czyli jeżeli na przykład kupujemy mięso albo kupujemy nabiał, to też to na coś możemy wymienić, prawda? I też te produkty, nie wiem, typu ciecierzyca, soczewica, groch, to są też bardzo tanie rzeczy. Kasza jaglana jest, nie wiem, bardzo tania, nie musimy wcale kupować, nie wiem, najdroższych firm. Jak mamy trzy rodzaje kaszy jaglanej na półce, to ta najtańsza będzie taka sama jak ta najdroższa. I to jest w ogóle niesamowite, że na przykład czasami ta rozbieżność cenowa jest na przykład między 3 zł a 9 zł. Z płatkami owsianymi. Z płatkami owsianymi, nie? I z tym wszystkim, i z kaszami. Makaron z ciecierzycy, rozbieżność pomiędzy 4,50 tak. a 16,18. Tak, więc generalnie nie ma pomiędzy nimi różnicy, najprawdopodobniej są nawet z tego samego miejsca pakowane, tylko po prostu mają inne opakowania. Można nawet kupować na bazarku, mieć swoje w takim, wiecie, takim duchu less waste, no nie? Że po prostu mamy swoje jakieś tam opakowania i po prostu kupujemy na bazarku kaszę czy orzechy. Orzechy są chyba takim drogim elementem diety, tak mi się wydaje, najbardziej, jeżeli chodzi o weganizm. Ale też jemy te orzechy, jak mamy tradycyjną dietę, bo tak jakby też chciałam na to zwrócić uwagę, że my to wszystko, co jemy na weganie, to jemy, jak mamy tradycyjną dietę. Tak. Czyli taka dobrze zbilansowana dieta tradycyjna, kiedy jemy mięso, nabiał, jajka, to jest jakby dieta roślinna, plus trochę mięsa, trochę nabiału i trochę jajek, nie? Więc jeżeli pewnie jest różnica, kiedy powiedzmy, nie wiem, ktoś je bardzo dużo mięsa, nawet nie bardzo dużo nabiału. Zupa na kości, wędlina na śniadanie, na drugie danie kotlet, na kolację znowu wędlina. Wtedy pewnie są jakieś różnice, ale ja jakby porównuję taką dobrze zbilansowaną dietę tradycyjną i dobrze zbilansowaną dietę wegańską. To moim zdaniem nie ma za bardzo tej różnicy. Pewnie wychodzi na to samo. Też są na przykład zamienniki jakichś produktów. Na przykład, nie wiem, zamienniki mięsa, robią na przykład, nie wiem, chłopaki robią jakieś tam wegańskie wędliny i tak dalej. Ale tego nie musimy też jeść, no nie? Tak, bo to są takie rzeczy, że pewnie to nawet idą święta, możemy sobie zamówić, nie wiem, wegańską białą kiełbasę, jako taki, wiesz, element. Rarytas, no nie? Jakiś taki element właśnie, nie wiem, trochę jakiejś różnorodności. Ale to nie jemy tego codziennie, bo to są takie przetworzone produkty. I też chyba nie mam takiej potrzeby, żeby je jeść.
Ja bym powiedziała nawet, takie zamienniki na biało, one mają taki skład czasami fatalny. Czasem fatalny i to jest też tak, że te zamienniki na biało no, są 3-4 razy droższe, nie? A naprawdę powiem tak, że są 3-4 razy droższe często, a są w składzie dużo gorsze od nabiału, więc no to jest bez sensu. Dopóki nie znajdziemy takiego zamiennika na biało, który chociaż ten wapń będzie zawierał albo jakieś inne składniki, no bo to jest bez sensu, żeby kupować coś, co ma w składzie wodę, mączkę jakąś tam i w zasadzie tyle i kosztuje, nie wiem, 5 zł załóżmy, albo więcej. No dobrze, powiedz mi, ile czasu pisałaś tą książkę w ogóle? Trudno było napisać. Pisałam ją 9 miesięcy. Czyli to tyle, do porodu. Tak, do porodu. Ale zaraz, zaczęłaś na początku książkę? Nie, zaczęłam ją pisać, jak Kazik miał 2 miesiące. Bo tak naprawdę dostałam po prostu taką propozycję z wydawnictwa i sobie pomyślałam, że w ogóle wszyscy tak naokoło mówili, że spisz te napisz tę książkę, naprawdę pomożemy ci, nie wiem, zajmiemy się Kazikiem trochę, albo pomożemy ci, nie wiem, pisać, nie wiem, cokolwiek. No tak naprawdę Kazik miał 2 miesiące, to był przy piersi 20 godzin na dobę, więc tak samo mi to trochę pomogło więc pisać. Pisałaś ją trzymając tak, Kazika jednocześnie? Tak, on tutaj tak. Jadł, a ja tutaj na komórce sobie jakiś tam schemat już tam pisałam powoli. W ogóle dużo napisałam na komórce tej książki. A to jest normalne, to jest normalne, że się pisze czasem. Tak, ja też tak na przykład. Ale tak samo nawet jak się jedzie metrem gdzieś tam. Dokładnie, ja też tak mam cały czas. Albo nagrywam się i później to przepisuję, więc też. I myślę, że łatwiej było mi napisać większość, jak on był malutkim niemowlaczkiem, niż jak na przykład teraz. Tam lata na przykład teraz po całym Empiku i pozwala wszystko. Więc teraz myślę, że byłoby o wiele trudniej. Więc nawet się cieszę, że właśnie się tego podjęłam, bo myślę, że teraz pewnie jeszcze z rok bym po prostu, by mi to zajęło pewnie ze 2 lata, a nie 9 miesięcy. A tak to rzeczywiście, jak on dopiero tam siadał, raczkował, to jeszcze był trochę taki mniej mobilny. Teraz pewnie byłoby trochę ciężej. A powiedz mi, bo jest dużo też takich praktycznych rad dla mam w tej książce, o tym na przykład, co zabrać ze sobą do szpitala, co przygotować w domu do jedzenia na powrót, jak już będziesz w połogu, co zapakować, a to już mówiłam, do tej torby też, albo jedzenie, ale też co zapakować do torby, do szpitala, to wszystko jest oparte na twoim własnym doświadczeniu, czy też wyszukiwałaś jakieś informacji, pytałaś się innych kobiet, znajomych, jak one to przechodziły? W ogóle tych takich wyprawek w internecie to jest w ogóle mnóstwo i wpisów i tak dalej. Ja rzeczywiście to przewertowałam po prostu internet wzdłuż i wszerz, jak byłam w ciąży, to tam trzeba wziąć do tego szpitala, bo ja nie mogłam wrócić w domu, więc rodziłam w szpitalu. Strasznie dużo tego przeczytałam i tak naprawdę potem właśnie zaczęłam pytać bardziej doświadczonych moich koleżanek, co tak naprawdę z tego powinnam wziąć, i się okazało, że praktycznie nic. I tak naprawdę to była najlepsza po prostu taka porada, że im mniej tak naprawdę... Weź więcej jedzenia w domu. Po prostu weźmy sobie, nie wiem, ten czas przeznaczmy, czas kompletowania wyprawki, to też no tak, no to jest ważne, no to jednak coś tam musimy mieć, tak? Czy nie wiem, czy jakieś podkłady poporodowe i tak dalej. To są rzeczy, które jakby nie przeskoczymy, ale naprawdę im mniej tego mamy, tym lepiej. Też w takim właśnie duchu, może nie zero waste, ale less waste, bo też jest tak, że uważam, że na przykład nie wiem, jestem fanką pieluch wielorazowych, ale na przykład do szpitala uważam, że nawet lepiej wziąć pieluchy jednorazowe, żeby sobie tam zostawić, wyrzucić. Też im mniej zabieramy do szpitala, do domu, tym lepiej, to jednak są nie wiem, zarazki i tak dalej. Natomiast też taka wyprawka, nie wiem, dla dziecka, też no, tak naprawdę małemu dziecku jest bardzo mało potrzeba. Czy jakieś karuzele, bujaczki, leżaczki i tak dalej, tego tak naprawdę wszystkiego nam po prostu to nie jest nam potrzebne. Jakieś, nie wiem, dziwne urządzenia, których kiedyś nie było i ja nie mówię, że jakoś sobie radziłyśmy, no nie, jak tego nie było, bo teraz jest mnóstwo rzeczy, które są super, tak naprawdę, tak, no ułatwiają to macierzyństwo. Jak sobie trzeba korzystać, ale większość rzeczy jest takich, że naprawdę po prostu ich nie potrzebujemy. Albo nie wiem, nasze dziecko będzie się na przykład, nie wiem, fajnie rozwijało, jak ich nie będziemy mieli. Natomiast jeżeli chodzi o szpital, to...